Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowałyby się wasze serca, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. W kontekście sympozjum, które właśnie zmierza ku końcowi, w tym zdaniu dotyczącym Ducha Świętego, obietnicy Jezusa, aż dwa razy pojawia się słowo wszystko. We wszystkim szukać i znajdować Pana Boga. I jeszcze raz powtórzmy, że Jezus posyła nam Ducha Świętego, aby Duch Święty nauczył nas wszystkiego. W kontekście metody ćwiczeń duchowych świętego Ignacego, z których tak głęboko zaczerpnął święty Pallotti, wszystko znaczy wszystko od Boga najpierw przyjąć i drugie wszystko, które słyszymy, znaczy we wszystkim Bogu odpowiedzieć w takiej kolejności. Naszym pierwszym doświadczeniem, doświadczeniem pierwszym każdego stworzenia jest najpierw doświadczenie przyjęcia. Człowiek został stworzony. Moglibyśmy sparafrazować te słowa świętego Ignacego. Człowiek najpierw doświadczył przyjęcia od Boga jestestwa, swojego jestestwa. Doświadczył przyjęcia od Boga jego własności. Bo tylko Bóg jest. Jestem, który jestem. Jeśli my istniejemy, jeśli jesteśmy, to dlatego, że to jestestwo przyjęliśmy od Boga. I im więcej od Niego przyjmujemy, tym bardziej się stajemy. Im mniej od Boga przyjmujemy, tym bardziej przestajemy istnieć. Jakby się odstajemy. Czyli Duch Święty, którego Jezus nam posyła,
chce nas najpierw nauczyć przyjmowania i to przyjmowania wszystkiego. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Duch Święty chce nam pomóc w przyjęciu Jezusa Chrystusa jako pokoju. W drugim czytaniu czytaliśmy: uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże, za to, co im dajesz i co pomagasz przyjąć. Moglibyśmy sparafrazować słowa refrenu psalmu. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano, rozpoznano, przyjęto Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich narodów. Eucharystia jest najpiękniejszą szkołą właśnie przyjmowania. Pierwsze słowa, którymi rozpoczynamy Eucharystię, są komunikacją Boga, który chce się dawać. Pan z wami. Zobaczmy, że inicjatywa nie przychodzi od nas, przychodzi od Pana. Pan z wami. Jeśli my przyjmujemy Pana, to mocą Pana mamy siłę odpowiedzieć i z Duchem Twoim. Widzimy wymianę, przyjęcie i odpowiedź. I ta wymiana cudowna, przyjęcie i odpowiedź, przyjęcia i odpowiedzi, pogłębia się w Eucharystii coraz bardziej i bardziej, z każdym momentem. Przyjmujemy kolejny dar, czyli Boże miłosierdzie. W niedzielę, czyli w tę małą Paschę, Boga za to uwielbiamy, bo uratowany żyje i mówi, i śpiewa z wdzięczności. Dlatego jest chwała na wysokości. To z kolei otwiera nas na kolejny dar Słowa Bożego i rozpala nasze serca, podobnie jak uczniom idącym do Emaus. Czy serce nie pałało w nas, kiedy w drodze Pisma nam wyjaśniał, czyli kiedy nam dawał to wszystko, co odnosiło się do Niego, czyli dawał siebie samego tak naprawdę? I znowu mówimy: Bogu niech będą dzięki za Jego słowo. Chwała Tobie, Chryste. Z kolei te dary przygotowują nas do największego daru, samego Dawcy. To jestem ja. Czy chcesz mnie przyjąć? Ciało Chrystusa. I wtedy ożywieni wcześniejszymi darami mówimy: amen, chcę Cię przyjąć. I później Jezus nam błogosławi przez swoje sługi i mówi: idź i nadal mnie przyjmuj. Daję Ci siebie, czyli cała Trójca Przenajświętsza jest obecna w Komunii Świętej. Umacniam Cię do czego? Do dalszego rozpoznawania mnie we wszystkim i do odpowiadania mi we wszystkim. I co jest naszą pierwszą odpowiedzią? Kiedy coraz bardziej przyjmujemy, co może być naszą pierwszą odpowiedzią? Jeśli mnie kto miłuje, czyli przyjął ode mnie moją miłość,
ten będzie zachowywał moją naukę. Czyli ją przestrzegał, czyli wypełniał przykazania Boże, czyli naśladował Jezusa Chrystusa, czyli wypełniał swoje codzienne dobre obowiązki, jak mówi święty Palotti i święty Ignacy nieco wcześniej. Nasze dobre, codzienne obowiązki wynikające ze stanu naszego życia są wolą Bożą. I teraz, kiedy Bogu odpowiadamy, czyli zachowujemy Jego przykazania, to tak naprawdę Bogu dajemy czy otrzymujemy? Kto na tym zyskuje, że zachowujemy Boże przykazania? Najpierw my. Bo Boże przykazania, Boża nauka to są Boże słowa życia. Więc jeśli je zachowuję, to życia przybywa. Czyli okazuje się, że to nasze odpowiadanie Bogu jest podwójnym przyjmowaniem. I dlatego rośnie znowu pragnienie, jeszcze większe niż wcześniej, żeby Bogu znowu odpowiadać bardziej. I w ten sposób zbliżamy się do przyjmowania we wszystkim, ale mocą Ducha Świętego, i do odpowiadania Bogu we wszystkim. Wymaga to jednak stałego ćwiczenia. Najpierw, jak mówiliśmy, obumierania sobie, rezygnowania z własnych korzyści, miłości własnej i z własnej woli. Wymaga to stałego ćwiczenia i święty Ignacy to stałe ćwiczenie nazywa rachunkiem sumienia. Ci z nas, którzy byli na rekolekcjach ignacjańskich, doskonale wiedzą, o czym mówię. Święty Palotti z pewnością tego doświadczał. Otóż metoda rachunku sumienia ignacjańskiego zawiera w sobie 5 punktów. Ale możemy je streścić do 2 punktów, patrząc przez pryzmat tej finalnej kontemplacji pomocnej do uzyskania miłości. Do jakich 2 punktów? Pierwszy punkt z tych 5 brzmi: podziękować za otrzymane dobrodziejstwa. Rozumiemy, co Ignacy robi w rachunku? Każe widzieć, każe przyjmować od Boga. Czyli każe robić ten duchowy wdech. Ten wdech, który nas ożywia. Podziękować za otrzymane dobrodziejstwa. Naszym pierwszym zadaniem jest jakby przykazaniem, jest szukanie sposobów miłowania nas przez Boga. Panie Jezu, pokaż mi, jak mnie dzisiaj kochałeś. Czyli, co dla mnie zrobiłeś, bo Bóg kocha w faktach. Od rana do wieczora, co Ty dla mnie dzisiaj zrobiłeś? Co mi dałeś? Z porządków w dziedzinie stworzenia, z darów w porządku stworzenia, z darów w porządku zbawienia, w moich osobistych darach. I pozostałe 4 punkty rachunku sumienia moglibyśmy streścić też do 1 punktu i pytać, a co ja Panu Bogu dzisiaj dałem? Panie Jezu, pomóż mi zobaczyć, jak ja odpowiadałem na Twoją miłość. Co ja dla Ciebie zrobiłem? Bo jak mówi św. Ignacy, miłość jest wzajemna. Każdy daje to, co ma i co może dać. Nie porówno. Każdy daje to, co ma i co może dać. Co ja Ci dzisiaj, Panie Jezu, dałem? To jest stałe ćwiczenie. To się nazywa rachunek sumienia według świętego Ignacego. Ignacy dodaje codzienny rachunek sumienia. W ten sposób metodycznie wypełniamy nasze główne życiowe powołanie. A mianowicie przyjmujemy od Boga i wchodzimy w relację z Nim również poprzez odpowiedź. W ten sposób robimy ten duchowy, życiodajny wdech i wydech. Przyjęcie i odpowiedź.
i nie moglibyśmy oddychać ruach. Gdyby nie Duch Święty, który nas wszystkiego uczy i przypomina, zauważmy. Czyli gdybyśmy zapominali o Bożych darach, to kiedy damy czas Panu Bogu, właśnie święty Ignacy mówi o 15 minutach codziennego rachunku sumienia, to Duch Święty w tym czasie nam będzie przypominał, co Bóg mi dzisiaj dał. Duch Święty woła w nas, jak czytamy, o czym już mówiliśmy, kiedy my nie umiemy się modlić jak należy. Co to znaczy modlić się? Przyjmować od Boga, widzieć Boże dary. To jest modlitwa. Kiedy my nie umiemy w rzeczywistości, która nas otacza, w naszym życiu, w naszej codzienności, widzieć Pana Boga, to Duch Święty właśnie nam w tym chce pomóc. Ale musimy Mu dać, mówiąc kolokwialnie, szansę. Musimy usiąść do tej najważniejszej w całym naszym życiu, nie tylko tu na ziemi, przez całą wieczność, do tej najważniejszej lekcji realizacji naszego powołania. Dopiero na podstawie tej właśnie realizacji powołania możemy owocniej przeżywać nasze wszelkie powołania, jakie mamy. Tak już dzisiaj słyszeliśmy. Do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia zakonnego, konsekrowanego, jakiejkolwiek innej formy. Te wszystkie formy wpisują się w podstawowe, fundamentalne powołanie każdego człowieka, którym jest relacja z Bogiem polegająca na przyjęciu i odpowiedzi. Dziękujmy Bogu za to słowo, które nas umacnia. Dziękujmy dzisiaj szczególnie Jezusowi Chrystusowi za obietnicę Ducha Świętego, już spełnioną, zrealizowaną w naszym życiu. Na różne sposoby, i sakramentalne, i nie tylko, otwieramy się, przyjęliśmy Ducha Świętego. Za chwilę przyjmiemy Ducha Świętego również w Komunii Świętej. Prośmy w tej Eucharystii, abyśmy we wszystkim z pomocą Ducha Świętego, na wzór Jezusa Chrystusa, ku większej chwale Bożej, mogli widzieć Boże dary i we wszystkim na nie odpowiadać.